dzisiaj spotkanie dla producentów, zarówno tegorocznych producentów pomidora gruntowego, jak i tych potencjalnie zainteresowanych rozpoczęciem produkcji w kolejnych sezonach. Spotykamy się tutaj drugi raz. W zeszłym roku pierwszy raz organizowaliśmy takie spotkanie, ponieważ firma buduje, tworzy nową bazę produkcji pomidora gruntowego w Polsce, właśnie tu na Opolszczyźnie i na pograniczu Opolszczyzny z województwem śląskim. Co się zmieniło w stosunku do ubiegłego roku? Bo 5 gospodarstw w tamtym roku już tak pilotażowo zaczęło uprawiać pomidory gruntowe. Można powiedzieć, wszystko się zmieniło. Mamy dzisiaj kilkudziesięciu producentów. Mamy dużo większą produkcję, bo mówimy tu o produkcji na przeszło 300 hektarach pomidorów. W przyszłości będziemy rosnąć, a przyszłość pokaże, jak bardzo. W zeszłym roku dowiedziałem się o tym, że można na naszych polach uprawiać pomidora. No i się zainteresowałem, byliśmy na jednym, drugim spotkaniu, no i tak się stało, że posadziliśmy 11 hektarów pomidora w tym roku, wczesnej odmiany Miceno i N6438, no i jesteśmy, oglądamy u kolegów, jak to wygląda, porównujemy za 2 tygodnie zbiór, także się okaże, czy dobrze zrobiliśmy, że posadziliśmy, czy to będzie lekcja w tym roku. Na tym dzisiejszym spotkaniu są głównie plantatorzy firmy Jamar. Jest to takie lokalne spotkanie i dużo firm, które zajmują się czy to dostarczeniem środków ochrony roślin, czy to nasion rozsady. Jest też firmy, które dostarczają sprzęt do sadzenia, do pielenia pomidora. Jest też firma, która systemy nawadniania oferuje. Chodzi o to, żeby się spotkać i poznać nowe rzeczy w tej uprawie. No, uczymy się tej uprawy, tak? W tamtym roku było doświadczalnie, uczyliśmy się. Dalej się uczymy, ale w tym roku to już jest areał ponad 30 hektarów i z racji zapotrzebowania rozrostu firmy Jamar w przyszłym roku planujemy dalszy wzrost areału tej uprawy. Sezon bardzo trudny, jeśli chodzi o choroby. Dość często opady przeplatały się z upałem, co powodowało duże namnożenie zarazy, bakteriozy, ale udało się, tak powiem, dotrwać do końca. Duża presja, przede wszystkim chorób, zarazy, bo była pogoda taka, może nie było dużo opadów intensywnych, ale były mniejsze opady często. I te rośliny po prostu w długim czasie stały w wilgotnym powietrzu, w wilgoci. No i to są idealne warunki do namnażania się chorób. I po pierwsze właśnie choroby, no i po drugie susza u nas, czyli brak pobierania wapna. No i to się wszystko złożyło na to, że na tą chwilę to wygląda średnio. Z mojej obserwacji, tak jak mówię, no ciężko mi się wypowiadać, bo też nie mam doświadczenia. No wydaje mi się, że rekordów nie będzie w tym roku, no ale wiadomo, to też nie jest do końca dobrze, jeżeli w pierwszym roku zbierze się super dużo, bo wtedy myślimy, że już wszystko wiemy, a tak mamy się jeszcze czego uczyć. No i tych oprysków trochę dużo też było, nie? No tak średnio, raz w tygodniu trzeba pojechać. To nie są takie, że tak powiem, niebezpieczne jakieś tam substancje, które się wprowadza do tego pola. Głównie to się gdzieś tam opiera na miedzi. Ja się szczerze mówiąc zdziwiłem, jak zacząłem pryskać, że to tak naprawdę nie jest tak ostra chemia, jakby się mogło wydawać. To jest produkcja kontraktowa, tak? Bo nawet z tytułu dopłat bezpośrednich rolnik uprawiający pomidora gruntowego, chcący otrzymać dopłaty do tej uprawy, musi mieć kontrakt, więc cała produkcja jest na zasadzie, cała umowa jest na zasadzie kontraktu, czyli my deklarujemy odbiór, rolnik deklaruje wyprodukowanie, a kontrakt zawiera szczegóły typu kto zbiera, kto chroni, kto wozi. Wczesne pomidory plonują przyzwoicie, bym nazwał. Nie ma tragedii. Niewiele brakuje do takiego pełnego ogłoszenia sukcesu. Jeśli chodzi o opłacalność produkcji pomidorów, no to zależy od roku, ale średnio przyjmuje się, że około 30 do 40 ton w skrajnym roku to są koszty. I wszystko powyżej tego to możemy mówić o potencjalnym zysku.